ze swoim gościem, tym samym Pola Czarnecka. Sławek Lisowski bardzo wiosennie w tym tygodniu gości u nas. Witam cię po raz kolejny. Sławku, kontynuujemy opowieść o twojej karierze. Skończyliśmy na Teleranku, zdaje się, 5:10-15. I na tym fakcie, że odkryłeś dla siebie śpiew, zacząłeś chodzić na lekcje śpiewu i dalej był idol. Tak. Była przygoda właśnie, tak naprawdę mama mnie namówiła na ten program. Ja ostatniego dnia wysłałem SMS-a i zgłosiłem się do tego programu. Poszedłem na przesłuchania. Szczęśliwie się zdarzyło, że przyszedłem je. Jako nieliczny w ogóle miałem 4 na tak, co nie jest łatwiej. Wiadomo, że w jury nie były osoby, które były skłonne powiedzieć tak. Tak się udało. Super przeżycie. Ale dlaczego po idolu, kiedy zaproponowano ci kontrakt i wydanie płyty, zrezygnowałeś? Dlatego, że zaproponowano mi piosenki, które nie do końca mi pasowały i przemawiały do mnie. I tak stwierdziłem, że jeszcze nie byłem gotowy na tyle, żeby nagrać tą płytę i stwierdziłem, że jeszcze muszę popracować. Czyli jeszcze musisz poczekać. Tak. Choć myślę, już mi mówiono, że jestem do tego gotowy, to w środku powiedział nie. Nie, jeszcze sporo pracy. Tak. I chciałbyś nagrać pewnie płytę taką, o jakiej marzysz, a nie taką, o jakiej się od ciebie oczekuje? Tak, żeby była wiarygodna. Potem był program Jestem jaki jestem i tam też zaśpiewałeś piosenkę, która zdobyła drugie miejsce. Czy czułeś, że to był moment, kiedy twoja kariera nabrała tempa, kiedy zaczęło się coś dziać i zacząłeś się szybciej rozwijać w kierunku popularności? Tak, na pewno, z tego względu, że ten program bardzo dużo mi otworzył drzwi. Właśnie poprzez ten program zacząłem współpracować jako chórzysta i jako tancerz z wieloma polskimi artystami. Ale nie tylko, też były propozycje właśnie grania w filmie, tego typu. Właśnie, bo to aktorstwo stale ci towarzyszy. Bywa, że grywasz w serialach, można cię zobaczyć na deskach Teatru Żydowskiego. Było. Można było. Ale czy to jest tak, że aktorstwo traktujesz poważnie, wiążesz z nim jakieś plany na przyszłość? Absolutnie nie. Tak naprawdę los tak mi sprzyja. Podsyła co chwilę jakieś tam propozycje, z których korzystam, ale nie wiążę absolutnie z tym przeszłości. No, Sławek tak to jako zabawę. Wiąże przyszłość ze śpiewaniem. Dokładnie. I o tym będziemy rozmawiać w kolejnej części wywiadu, która już jutro. Oglądajcie program Wstawaj Gramy, Sławek Lisowski. Давай, грамы!